Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. W dzisiejszym odcinku omówię zasady oceniania kulturystów podczas zawodów. Systemy różnią się nieco między poszczególnymi federacjami. Ja skupię się na tym stosowanym przez IFBB, jako że jest on obowiązujący podczas Mister Olympia. Całe zawody podzielone są na dwie części. Tak zwany prejudging, czyli ocena wstępna, oraz finały. Podczas oceny wstępnej przeprowadzane są dwie rundy. Pierwsza to runda symetrii. Nazwy rund są dość mylące, ponieważ mogą sugerować, że podczas jednej fazy ocenia się tylko jeden aspekt, w tym wypadku symetrię. Natomiast w każdej z nich patrzy się na wszystkie elementy, które wymienię potem. Podczas tej rundy zawodnicy stoją w tak zwanej pozycji rozluźnionej. Najpierw centralnie do widowni, potem bokiem, tyłem, później znów bokiem. Jako cel tej fazy podaje się wyłapanie niedoskonałości sylwetki, które można później ukryć w odpowiedni sposób pozując, oraz oczywiście ocenę ogólnego wyglądu muskulatury. Druga runda oceny wstępnej to tak zwana faza muskularności. Wykonuje się podczas niej pozy obowiązkowe, czyli bicepsy przodem, bicepsy tyłem, mięśnie najszersze przodem, mięśnie najszersze tyłem, klatka bokiem, triceps bokiem oraz mięśnie brzucha i uda. Poza most muscular nie należy do poz obowiązkowych. Znów, wbrew nazwie, przy tej fazie nie patrzy się tylko na poziom umięśnienia i definicji, nie zwracając uwagi na proporcje i symetrię, ale oceniane są wszystkie elementy sylwetki. Runda muskularności kończy ocenę wstępną. Finały rozpoczynają się od wykonywania przez zawodników układów dowolnych do podkładu muzycznego. Mądrze wykorzystana, ta faza umożliwia pokazanie sylwetki w taki sposób, który uwidoczni najmocniejsze strony i ukryje niedoskonałości. Jest to też element, w którym, przynajmniej w niektórych przypadkach, kulturystyka spotyka się ze sztuką. Po układach dowolnych, zawodnicy stojąc razem na scenie w tzw. wywołaniach, znów przechodzą przez określone pozy. W pierwszym wywołaniu, zazwyczaj w liczbie 5, na scenę wychodzą zawodnicy, którzy zajmą pierwsze pozycje, najlepsi kulturyści tego konkursu. Po pierwszym wywołaniu każdy z zawodników, którzy w trakcie niego pozowali, przypisywany jest do konkretnego z pierwszych 5 miejsc. Panel sędziowski składa się z od 5 do 9 osób. Na Mister Olympia 2018 było to 7 sędziów. Sędzia obdarza każdego ze zawodników liczbą punktów, która odzwierciedla jego opinię o tym, które powinien zająć on miejsce. Jeden punkt oznacza, że w opinii sędziego ten kulturysta powinien być pierwszy. Dwa drugi, 10 dziesiąty i tak dalej. Innymi słowy, im mniej punktów uzyska zawodnik, tym lepiej. Wśród ocen sędziów najpierw eliminuje się dwie skrajne noty, najwyższą i najniższą, a pozostałe sumuje. Zawodnik, który otrzymał najmniej punktów, wygrywa. Oto karta sędziowska Mister Olympia 2018. Widoczne trzy rubryki z ocenami. Pierwsza zawierająca noty z oceny wstępnej, druga z finałów oraz suma tych dwóch liczb, która określa, które miejsce zajął dany kulturysta. Ocena wstępna i finały to dwie oddzielne noty, które składają się na końcowy wynik. Zwycięzca Sean Roden miał ich 13, drugi Phil Heath 17. Podczas finałów Roden uzyskał 6 punktów, Heath 9, co oznacza, że wśród 5 liczących się ocen, jeden sędzia widział Phila na pierwszym miejscu i 4 na drugim, oraz jeden z sędziów umieściłby Rodena na drugim i 4 na pierwszym. Widać także, że chociaż Nathan Diasza wygrywał z Dexterem Jacksonem po ocenie wstępnej, podczas finałów znacznie z nim przegrał i w rezultacie jego ocena końcowa była wyższa i uplasował się on za Amerykaninem. W przeszłości była tylko jedna nota oraz nie eliminowano skrajnych ocen. Prezentuję teraz dla porównania kartę sędziowską z Mister Olympia 1972. Konkurs oceniało także 7 sędziów, ale liczono je wszystkie, także nota jednego sędziego, który umieścił zupełnie niesłusznie Sergio Olive dopiero na 4 pozycji, także była brana pod uwagę. Widać też, że nie było tutaj dwóch oddzielnych ocen za ocenę wstępną oraz finały. Podsumowując, każdy sędzia określa, na jakim miejscu powinien być zawodnik i daje mu taką liczbę punktów. Kulturysta z najniższą notą odnosi zwycięstwo. Cechy, na jakie patrzy się oceniając zawodników, można podzielić na 3 główne grupy. Muskularność, symetria oraz prezencja na scenie. W skład muskularności wchodzi ilość masy mięśniowej oraz definicja, czyli stopień redukcji tkanki podskórnej. Masywność ocenia się oczywiście patrząc na rozmiary kulturysty, stopień odtłuszczenia z kolei zwracając uwagę na ilość widocznych szczegółów umięśnienia, separację poszczególnych grup mięśniowych. Dla przykładu porównanie pozy klatka bokiem z Mister Olympia 2018 między Seanem Rodenem oraz Philem Heathem.
W dolnych partiach Roden prezentuje znacznie więcej prążków na pośladkach oraz mięśniach ud, co jest wyrazem lepszego poziomu definicji. Drugi aspekt, czyli symetria, to tak naprawdę symetria oraz proporcje. Symetria, czyli stopień, w jakim obydwie strony ciała, prawa i lewa, sobie odpowiadają. Innymi słowy, jeżeli jedno ramię jest większe od drugiego, to jest to zachwianie symetrii. W idealnej sytuacji obydwa miałyby takie same rozmiary oraz kształt, także nie można byłoby ich odróżnić. To samo dotyczy wszystkich innych partii mięśniowych. Proporcje natomiast to pojęcie posiadające więcej aspektów. Wynikają one po pierwsze ze struktury kostnej określającej stosunek szerokości bioder do barków oraz wielkość mięśni do stawów, a po drugie ze stosunku wielkości poszczególnych partii do siebie. Sylwetka musi prezentować odpowiedni balans. Sytuacja, w której jedna partia jest nadmiernie rozwinięta w stosunku do innych i je przyćmiewa, jest daleka od ideału. Wszystkie partie powinny być rozbudowane w odpowiednim do siebie stosunku, także żaden element nie wychodzi przed szereg. Na temat prezencji nie będę się rozwodził, ponieważ jest to pojęcie intuicyjne i oczywiste. Bierze się pod uwagę, jak zawodnik zachowuje się na scenie, czy odpowiednio się porusza, czy jest pewny siebie. Oczywiście ocenia się też odcień skóry, to czy zawodnik ma dobrze nałożony olej, czy też ocieka nim oraz wodą. Myślę, że są to najważniejsze, w pełni wystarczające do zrozumienia aktualnego systemu sędziowania kulturystów informacje. Wcześniej zawodników oceniano podczas zawodów także sprawnościowo, a nawet sprawdzano ich zdolności oratorskie, każąc dawać krótkie przemowy podczas swojej prezentacji. Dziś kryteria oceniania zostały znacznie zawężone, ale mimo to są dosyć zawiłe, także mam nadzieję, że ten materiał pomógł przybliżyć ten aspekt kulturystyki. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.